pary półfinałowe. Pierwsza walka to będzie Piotr Krieger kontra Marcin Waszkielis, a druga to Radek Kanios i Krzysztof Szatecki. Piotrze, Marcinie, możecie się przygotowywać i wchodzić w szranki. Od tego etapu walki trwają 2 minuty. No, ale to nie jest ten Stefan Walidy. To był wyższy pojedynek. A ten wygrał ten, to już na kupole. No bo już podawali pary, zaraz wychodzą. To jeszcze jedna runda, czy co? Finał jest. 4 walki zostały. Piotr Krieger i Marcin Waszkielis. Piotr już tutaj wchodzi. Marcin się zbliża. Jeżeli Waszkielis ma powera... Pierwsza walka półfinałowa. Kto to nie jeszcze? To bym obstawił Waszkielisa, jeżeli ma kondycję. Wielkie brawa dla nich. Zwycięzca przejdzie do finału. Dwie minuty, panowie, pamiętajcie, 2 minuty. Walka! Jak na razie nikt nie osiągnął zdecydowanej przewagi nad przeciwnikiem. To nie jest pokazowa, to jestem wygraną, ale nie. Minuta czekania, minuta walki. To się siły oszczędzają. Takie wymianie to obydwaj może. Raz. Zagrzejmy ich do walki. Piotrek i Marcin. Piotrek w czerwonej jace, Marcin w czarnych płatach. Oni was naprawdę słyszą. Jeszcze ja. O, jest zagwozdka. Królowa Roma powiedziała, żeby wygrał ten kolorowy. A czarny to też kolor. Pół minuty. I czerwony też. Pół minuty. No i zaraz Marcin. O, nie wiem, czy nie Krieger wygrał. Wymiany. 3-2 chyba. To Marcin wygrał. Co? To Marcin wygrał, bo tak jest. No, Krieger to ostatnio rozbudował. Stop! No dobra, nic nie. Sztuka i jeszcze dla nich siły. Pół minuty do grywki. Remis. Ja tak tam jeden punkcik to woleli dać. To jest czas na doping. Ciekawe. Druga dogrywa, czy... Stop!
Druga dogrywa. Albo loteria. Powiem Państwu szczerze, że pierwszy raz mam okazję siedzieć tak blisko tej loży dam i podsłuchiwać trochę swoim uchem i one są w szoku. Im się to podoba. Ja myślałem, że one tak siedzą sobie tylko dlatego, że chcą się opalić za darmo w tym solarium, a tu jednak one to się angażują. Roma nawet powiedziała wow! To już się tam polecę. Kolejne pół minuty do grywki. No, bo to taka wymiana, że to loteria. A ja przypomnę, że to jest królowa Roma. A Marcin się stwierdził teraz. Liczy na jeden, jeden i odskoczenie i wszystko jasne. Ale to musi... Stop! Jak mówią mi, ile zostało. I kontynuujemy walkę, ale muszą być co najmniej trzy czyste trafienia. Do trzech czystych trafień. Sędziowie będą wiedzieli, kiedy przerwać tę walkę. Jedni muszą właśnie Lisa teraz przytrafić na drugi tego. Podnieść rękę. Zobaczcie. Mili panowie, zostałem poproszony przez sędziego głównego, żebym wspomógł go w podjęciu odpowiedniej decyzji. Więc witam serdecznie Przemysław Osmucki z tej strony, organizator tego wydarzenia. I spróbuję rozstrzygnąć ten pojedynek. Więc walka! Stop! 1-0. Gotowi? Ja wiem. Piotrek? Równo tak było. Walka! A, nie powiedzieli, że walczą, że jest odejście, nie? Nie powiedzieli tego. 2-0. Gotowy? Walka! No to było bardzo blisko, ale nie powiedział, że to było 1-0. To było. Stop! 2-1. Gotowi? Walka! Od razu druga podrywka powinna taka być. Stop! 2-2. Gotowi? Walka! Stop! 3-2. Wygrywa Marcin Waszkielis. A tam to było taka mutanina, a tu w rękę to są zrazy. Ale się służy. To pierwsza to nie było. Mamy pierwszego finalistę, jest to Marcin Waszkielis. A teraz Radosław Kanios i Krzysztof Szatecki. Dwie minuty przed wami, panowie. Radosław Kanios i Krzysztof Szatecki. Nie powinno być zaliczone, doktor chyba tu mamy. Ładnie złapał za mnie. Ty, jak tak można łapać, to jest całkiem inna walka, bo... Bo mi zabronili... No to w kinie takim wielkim, nie wiem, czy wiesz,
jakimś kubańcem. Jaki mogłem popatrzeć? Stop! 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 Kurde, nie nagrałem tego. Kolejne obalenie. Przypominam, że za obalenie są dwa dodatkowe punkty. I następne obalenie. Stop. Zaczniemy od środka. Pół minuty do końca. Nie, to nie ma dwóch. Kurde, zapomnij. Ale w ogóle Radek ma chyba lukę na noce. Do nóg, widzisz to? No, gdyby nie siłowo, to ciężko by było. Stop! Stop! 10 sekund do końca walki. Stop! Ale mnie poskładałeś. Mam piasek wszędzie! Dobrze, Radek! Osiemnaście do dziewięciu. Walkę wygrywa Krzysztof Szatecki. A więc mamy za sobą półfinały. Zobaczcie, jak z Krygerem. W walce o trzecie miejsce zmierzą się Piotr Kriger i Radosław Kanios. A w finale Marcin Waszkielis i Krzysztof Szatecki. Mamy przed sobą tylko dwie ostatnie walki. Dajmy im chwilę oddechu. Thank you.
Raz. Mam informację od Radka Kaniosa, który właśnie skończył walkę, że już się szykuje, więc Piotrek, szykuj się, Radek też już zaraz będzie gotowy. Zrobimy tą walkę o trzecie miejsce. Nie chcę mówić, że nam się trochę czas skrócił, nie wiem jak ta doba wygląda, ale... Tak, jest znacznie za krótka. Będę tutaj prosił chyba o więcej czasu na te turnieje w przyszłym roku. Dlaczego? Krieger wtedy też wygrał. Przydałoby nam się chyba z godzinkę więcej, nie? Chociaż taki kwadrans, jeszcze kwadrans, taki studencki, 4 razy po 15 minut. 4. Jeszcze dogrywka. No właśnie, te wszystkie dogrywki, te nierozstrzygnięte do końca pojedynki. No chyba, że jest dogrywka, dogrywki, dogrywki. No właśnie. Bardzo lubię dogrywki, jeśli państwo nie wiecie, jeśli ktoś jest pierwszy raz na Grunwaldzie, jeśli ktoś jest już wtóry, no to może wiedzieć, że jestem wielkim fanem dogrywek, ponieważ uważam, że jeśli na torcie jest wisienka, to w finałach i w walkach rycerskich dogrywka jest taką wisienką na torcie, że te walki są najbardziej wyrównane, że ciężko znaleźć tego zwycięzcę, że on po prostu, no jest wypracowana ta walka, że to jest, to zwycięstwo jest po prostu takie trudne do zdobycia, nie takie łatwe, że się prześlizguje ktoś i zajmuje pierwsze miejsce po prostu. Radek jest już gotowy. Czekamy jeszcze na Piotra Kriegera. Piotr już udaje się do szranek, Radek już na niego czeka. Przed nimi 2 minuty walki o trzecie miejsce. Przed państwem Piotr Krieger i Radosław Kanios. Walka o trzecie miejsce. Oczywiście, otwarte też. Siódme Mistrzostwa Polski. Miecza długiego, złoty miecz Grunwaldu. IMCF to jest amerykańska liga. To nie rosyjska organizacja. Prezydentem jest Polak, ten Kubek. Ale mi chodzi, że to jest... Tam jest jakiś bardzo mały narożnik Piotra Kriegera z lewej strony. To amerykańska? Nie wiem. Taka wspólna bardzo. Czy założona przez Amerykę? A tutaj jest cała loża... Przepraszam, Królowa Roma za panem Radosławem. Nie, Polacy zwykle... Nie no, po 2013 Amerykanie stwierdzili, że chcą mieć własną organizację. Ze względu, że HBIA było lekko przez ruskich opanowane, oni stwierdzili, że chcą własne. No i są dwie. No. Ona jest założona przez Amerykanów. Tak? No, nie słyszałem za Amerykanów. Nie można powiedzieć, że tylko przez Amerykanów, tylko jest ich inicjatywy, no powiedzmy tak. No już po prostu są sobie teraz tak organizacje. No to ostatnio było w Ukrainie. Ostatnio był w Ukrainie i to za 4 lata temu. I Krieger wygrał tam. HBIA jest właśnie bardziej europejskie i jest bardziej sponsorowane przez ruskich. Jesteśmy w połowie walki. Piotr Krieger i Radosław Kanios. No bo HMB było wcześniej, nie? Aj! Czy to było powalenie? Przegrał. Ja umknąłem tutaj, po prostu patrzyłem na królową, bo mnie jej blask o nie śmiela. Dobry. Ja mam okazję raz tam walczyć. Ale gorzej mi idzie z tym Boguszem już. No to łapie mi miecz. Właśnie nie mogę... Znaczy, właśnie, Radek rycersko, o jaka gra słów, rycerski Radek, przyznał się, że Piotrek się tylko potknął. Bardzo ładne zachowanie. No, myślę, że w średniowiecznych turniejach takich z epoki nie spotykamy. Raczej wątpię. Myślę, że tam było bardziej krwawo. Let's go!
jest gdzieś pan realizator dźwięku w tle? O, naprawiamy tą muzykę. Świetnie. Na finał moglibyśmy puścić jednak coś takiego żywszego. Stop! Siedemnaście, osiem. Walkę wygrywa Piotr Krieger i tym samym zdobywa trzecie miejsce. Ale pamiętajmy o tym, że Radek walczył dzisiaj już w turnieju o miecz srebrny i zdobył czwarte miejsce w turnieju o miecz złoty. Tymczasem Piotr przed nożą dam. Zapraszamy Krzysztofa i Marcina. Walka finałowa. Marcin Waszkielis i Krzysztof Szatecki. Na specjalne życzenie los dam. Zazwyczaj w ogóle nie spełniam ich zachcianek, ale jedną dzisiaj po tych wszystkich szpilkach z mojej strony dobrze. Walka finałowa. Marcin Waszkielis i Krzysztof Szatecki. Walka o pierwsze miejsce. Więcej okazji nie będzie! To dopiero pół minuty walki! Ładnie teraz. Aj, 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 aj. Jakie to gruszka.
jeszcze 15 sekund. Zostało 5 sekund. Dawaj go w ten odcinek. Daj dziś. No, wygrał dla mnie już na szczęście. A teraz poczekamy na wynik. Nie wiem, szczerze dla mnie remis. Dla mnie podgonił za mocno już. Pod koniec. Walka godna finału, albo finał godny tej walki. No i tak, której z nich na pewno. Co za wariat. Nie, dla mnie Marcin to nie. Do 18. Marcin. Walkę wygrywa Marcin Waszkiewicz. I to on wygrywa mistrzostwa Polski w mieczu długim. Drugie miejsce dla Krzysztofa Szateckiego. Dajcie nam, oj przepraszam, jeszcze trzecie miejsce oczywiście. Piotrek Kriger, dajcie nam jakieś 3 minutki. Przygotujemy dla was dyplomy, nagrody, vouchery. I zrobimy piękne zakończenie. Zaprosimy też was na Grundial oczywiście. Więc momencik, wręczenie wszystkich tych pięknych nagród. A Grundial gdzie będzie? Tutaj? Chyba tu. A tak już bramki będą? Nie wiem właśnie. A to drużyny można robić? Nie mam pojęcia, właśnie jak będę na Grundial. Tylko nie jestem przebrany. No pewnie, no, końcówkę tak podgonił Marcin, że mówię. Nie wiem, czy to jest. Pewnie. Tak. W zasadzie został sam bardzo wpływ. Nie, raz. Ani razu. Dwa razy padali we dwóch. Nie może spać z nim, nie? Trzy, raz. Zapraszam całą ósemkę. Wszystkich 8 najlepszych dzisiaj z turnieju złotego. Wszystkich 8 walczących. Znaczy, naprawdę było was 10, tak, Mateusz leży w szpitalu polowym, nieistotne, myślę, że nie ma z tego największego problemu. Nie no, 8 na następny. Troszeczkę przeziębiony, więc tak to wyszło. No i zapraszam całą pozostałą 8, czy też 9 i zrobimy piękne zakończenie. Chciałbym tylko poprosić, żebyśmy sobie zrobili fajne zdjęcie z lożą dam na sam koniec. I oczywiście rozdamy nagrody, vouchery i wszystkie dyplomiki i inne przedmioty. Przemku, chodź tu na chwilę do mnie. Idę.